Cześć! Dzisiaj razem z Marką Winiary zapraszam Was na pyszne danie. Będzie to takie danie idealne na piknik, bezmięsne. A dokładnie jest to taka kanapka na gorąco ze smażonym tofu, sosem chili i warzywnymi dodatkami. Proste, smaczne i mega sycące. Na samym początku na pół przecinam bułki. Najlepsze będą typu ciabata albo takie hamburgerowe. Za to na plastry kroję tofu. Najlepsze będzie tofu naturalne. Przygotowuję również dodatki, pomidory, paprykę, te kroję na plasterki. Na patelni rozgrzewam olej i układam plasterki tofu. Podsmażam z obydwu stron, aż tofu zrobi się wyraźnie złociste. Wtedy przekładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Za to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika wkładam na 3-4 minuty bułki, aby się zrumieniły i były chrupiące. Na chrupiącą bułkę nakładam rukolę, na to układam podsmażone tofu, całość skrapiam sosem chili winiary i układam warzywa, pomidory, a także paprykę. Kładę jeszcze kilka listków rukoli i przykrywam drugą połową bułki. Natychmiast podaję tak, aby środek był jeszcze ciepły. Taką kanapkę możecie również zapakować w folię aluminiową i zabrać ze sobą na spacer. Będzie dłużej ciepła. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam Was na www.kotlet.tv.